Podczas wyjazdowego posiedzenia Komisji Krajowej NSZZ Solidarność prezydent Leszna Łukasz Borowiak otrzymał statuetkę Przyjaciel Solidarności. Wyróżnienie odebrał z rąk przewodniczącego Związku Piotra Dudy i szefa leszczyńskiej Solidarności Karola Pabisiaka. Historia zatoczyła koło. To symboliczne pojednanie między przewodniczącym regionu leszczyńskiego i prezydentem miasta. Jeszcze 3 lata temu między nimi iskrzyło. Powodem była ta sama statuetka, którą Karol Pabisiak wręczył urzędującemu wówczas prezydentowi Leszna Tomaszowi Malepszemu. Poseł Łukasz Borowiak oddał wówczas legitymację związkową na znak protestu. Ze strony Karola Pabisiaka w 2014 roku padały ostre słowa o gorącej głowie i emocjach. Ówczesny poseł Łukasz Borowiak protestował przeciw dacie wręczenia prezydentowi Malepszemu statuetki. Było to w rocznicę wyborów 4 czerwca 1989 roku. Wówczas zdaniem Łukasza Borowiaka to była ważna data w historii Polski.